Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymały wielomilionowe dofinansowanie ze środków europejskich. Dzięki nim na terenie miasta powstaną nowe inwestycje. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu Modernizacja Gospodarki Osadowej i Renowacja Kanalizacja w Pewiku. Projekt ten został przez komisję konkursową oceniony na tyle dobrze, by na jego realizację przyznać spółce aż 8 milionów. 600 tysięcy złotych z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Umowa została już podpisana. Zadanie, a ściślej mówiąc 10 różnych zadań inwestycyjnych, by mogły zostać wykonane, będą wymagały wkładu własnego, ponieważ ich całkowity koszt wynosi 14 milionów. 500 tysięcy złotych. Pewik za swoje i unijne pieniądze wybuduje 2 kilometry nowej sieci wodociągowej i kanalizacji oraz zmodernizuje 11 kilometrów starych odcinków kanalizacji sanitarnej. W planach ma też budowę stacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię na potrzeby poboru i przesyłu wody. Zakupiony zostanie ponadto sprzęt i system komputerowy do monitoringu szczelności sieci wodociągowej. Sporo będzie się też działo w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, które otrzymało dofinansowanie na przebudowę i termomodernizację sieci ciepłowniczej, której celem ma być poprawa efektywności przesyłania ciepła. Z tego programu PEC planuje przebudować i docieplić ponad 10 km sieci. Wartość zadania to ponad 16 milionów złotych. Dofinansowanie wyniesie ponad 7 milionów złotych.